Dzień dobry, cześć, czołem, witam was bardzo serdecznie. Ja jestem Paweł, a ze mną jest Ren i Oszelka. Hello. I dzisiaj dzikie stunty. Dzikie stunciory. Ho, ho, ho. Lekcje odrobione? A grzeczni to byliście? Już nie mogę się doczekać Mikołajków i świąt. No, to już w przyszłym miesiącu. Ale ten czas leci. No ale dobra, bez przesady. To za wcześnie na taki świąteczny nastrój. Zobaczmy, co tam u Genesis. Fotel Genesis Nitro 720. Czarny lub różowy. Ma w tyle lampki. Znaczy się podświetlenie RGB. Klawiatura Genesis Tor 303 ze świątecznym... Znaczy z podświetleniem RGB. No dobra, lepiej sami zobaczcie, co tam mają. Wszystko dla graczy. Od myszek, klawiatur, biurka, fotele i wiele więcej. Z moim kodem Paweł wielokrotnego użytku mamy wszyscy 10% rabatu na wszystko od Genesis. Wystarczy wpisać go w koszyku. Dobra, moi drodzy, pokażę wam tutaj kilka miejscówek, które znalazłem. Tak, typowo dla różowej siły. Dokładnie tak, więc może zaczniemy najpierw od tej, która... Znalazłeś? Co? Tak, fajna miejscówka, chodź, zobaczysz. Poczekajcie, jedźcie za mną, jakby co. Tylko z większym dystansem, żebyście wiedzieli, gdzie uderzyć. Mhm. 2 metry. Także lecimy tutaj. I tu będzie taki zielony płotek. Żywopłotek. I żeby wskoczyć na budynek tam do góry. Dokładnie, prawie. Ale słuchajcie, żeby nie jechać na darmo. No nie, to Renzo, czekaj, zobacz. W drugą stronę też można pojechać. I tu jest duży żywopłotek. Dobra, no, patrzę, to się kameruje. Faktycznie. Cyk. I stary, i lecisz prosto na budynek, możesz wlądować. No zależy, jak uderzysz. Minąłeś się tak. Z tym, z powołaniem. No właśnie, brakuje mi tylko skrzydeł i byłbym samolotem. Tak, albo i nie. Kwestia sporna. Dobra, trzeba trochę do lewej. Przy tym trzeba trochę bardziej do lewej, żeby nie wybijał tak naprawdę krawędzi, tylko żeby wybijał żywopłot. Oła! O, ale zrobiłem ekstra slide. Czekaj, spróbuję teraz w tą stronę. Po sygnalizacji świetlnej przeleciałem boczkiem i nawet nie rozwaliłem. O, czekaj. No nie, da się skoczyć nad budynek jakoś, kurczę. Cały czas mnie znosi na drugą stronę. Halny wieje chyba prawdopodobnie. No ja nie umiem, halo, jak to? Tylko trochę mnie podnosi. No nie. Dobra, zaliczyłem lampę. Dobra, zostawiłem ketchup na ścianie. Będę lądował. A, okej, okay. Rozumiem. Nie wiem, czy to dobre. Czekaj. O, dobra, zapam się. Jakieś po drodze znajdziemy fryteczki. Okej. Okay. Tak. Ooooo. Dobra, chyba jednak się zrespię, będzie szybciej. Niż wyjechać z tej dziury. No, większy rozpęd ma znaczenie. Zdecydowanie jest, może mieć. No nie chcę. Dobra. Ja pojadę sobie w tą stronę. O. Zobaczymy, czy uda się tak pod kątem, żeby kurczę jednak się wbić na budynek. Spoko, ja to sobie nazwę chyba tak po prostu dzikie odbicie. Dzikie odbijałki? Dobrze. Nie, no tu jest lipa, ale tutaj się. Zobacz, patrz, tutaj można jeszcze. No nie wiem. Patrz, cyk, jesteś na dachu. To tutaj, to, że tak powiem, bardzo prosta sprawa, można powiedzieć. Dobra wyobraźnia. I stąd, tak naprawdę, można byłoby wyskoczyć kawałek dalej. Na przykład, na budynek obok. Pokaż skąd. Czekajcie. Ja może wam... Czekaj, jakoś... Chyba tak... trochę nie tak. Poczekajcie, żebym nie spadł. Się od tego murku. Tutaj, nie wiem, czy patrzycie, czy widzicie, tutaj gdzieś strzelam. Ten mureczek. No. Możecie się od niego odbić i automatycznie wskoczycie prawdopodobnie na ten budynek naprzeciwko. Mhm. Okej, Ren był blisko. Było close. Chciałem przybić powietrzną piątkę, czy coś w tym stylu. A, okej. Powietrzna w sensie chciałeś pierda puścić, rozumiem. Co? Piątkę. No właśnie powiedziałem. Dlaczego insynuujesz takie dziwne rzeczy? Nie rozumiem. Ja się insynuuję, to sama ty insynuujesz, nie wolno tak robić. Manipulujesz widzem. Manipulujesz ten, wszystkimi. Tak, dokładnie. Ała! Dobra. To boli. Pani też balkony, do tego samego lekarza. Czekaj, czy ja mogę jakoś może od tego? To lekarz jakoś tak jakoś boli, no. Dobra. Okej, dobra, wracam na miejscówę. Ale czy złamane serce?
Wracam na miejscu, uwaga, szukaj się, czy to jest coś, czy jest coś. Ja spróbuję się wbić na ten budynek, bo miał teraz większy rozpęd, więc może jakimś cudem... Może jakimś cudem się uda. Nie, dobra, znowu się... Nie poddam się, never give up. Znowu się wybiłem na nie tym, co trzeba. No dobra. No dobra, nawet się zatrzymamy w miejscu. Okej, okay. Podejście numer jedno z ostatnich. Jedno z ostatnich, czyli planuję zmianę... Planuję zdecydowanie zmianę miejscówy za niedługo. Dobra, dzień dobry. Ale wcześniej jeszcze walnę sobie tam, gdzie a, było na początku. To czekaj, tak, to było zbyt. To? To było to? Nie, to nie było, to było tu? Nie, to było tam. Jakim tankiem? No, blokuję wszystko, tak, że się nie ruszam nam. Dobra. No słuchajcie, chyba tam nie wskoczymy na ten budynek. No, ewidentnie wybija nas krawężnik, więc to chyba nie przejdzie. Chyba Ren skończył ze swoim... O! Dobra. Dobra, no, nie pykło. Ren ogólnie walnął samobuja, faktycznie. Dobra, dobra, słuchajcie, patrzcie, pojedziemy do kolejnego punktu. I przy kolejnym punkcie poszukamy jakichś miejscówek. Dobrze. Dobra. Do swojego narzeczonego kabanosika mówisz szef. Tak. Dobra, tutaj mamy punkcior, ale myślę... O, czekaj, tu mamy jeszcze punkcior. Mhm, to jest już parking. Ja myślę, że możemy wziąć parking i rozpędzić się w drugą stronę. I zacząć zarabiać na składowanych w sumie nawet, auta. Czekajcie, rozwalcie mi to, bo muszę przejechać. Dobra. Mhm. Tak. Nie, co jest? Za mało siły macie, czy trochę, co? Trochę się ruszyła. Oh, o, yeah. Dobra, dobra, super. Wiecie, nie zostało. Złapmy ten punkt. Jak ty przyjechałeś? Normalnie, urwałeś. No jak? Co ty mówicie? Macie tu dalej tą barykadę? Nie, dalej to jest, no, teraz się urwało. U mnie nie. Nie? To ja tak sobie przejeżdżam tak, o? O, jest, teraz urwałem. Okej, okay, yeah. Dobra, dobra, słuchajcie, u mnie Ren urwał, nie wiem jak to się stało. Ren, ale urwał. Macie teraz. Dobra, czekajcie, spróbujmy w tą stronę, było, bo tam widzę, że jest płotek. No jest. O nie, patrz, no to jakiś lipny ten płot jest. To ja wiem. Nie, no Joszeka se poleciała, ja nie poleciałem. Jak to się stało? Ja podziwiam widok nieba. Jeszcze raz trzeba. Kontempluję widok nieba po prostu. Dobra, czekaj, ja, tu zaraz, się, ja zaraz się nawrócę no i tutaj w drugą stronę. Jest. No jejku. O mnie nie ma. Chyba, że rozwaliłaś teraz. Ja rozwaliłam. O, bo jestem pierwszy. O, 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 o. Takie funty. Dobra. No i nie poleciało. Kurczę, strasznie dużo miejscówek tutaj właśnie teraz. I tu jakieś dachy, nie dachy. Obiecuję, że kiedyś jakiś wyjdzie. Do rozwalenia tego. Czekaj, o, tutaj tak, tutaj cyk, i tu cyk, i tu cyk. A bo coś tam robi na dachu. No ja właśnie na parapecie tu jestem. Typowy kot, parapetnik. Nie no, żartuję, super, to akurat jest balkon, no, ale w sumie... Jeszcze przed żywopłotem się odbiłem jeszcze x. Miałam ochotę. Nie, ten żywopłot tam coś tam za mnie nie zadziałał za bardzo. Teraz ja cię rozbiję. Dzięki, okay. Ale dalej mi to jest. Gdzie się wspinasz? Czy ja tutaj jestem w stanie podjechać? Dobra, dobra. Ostatnia próba. Ostatnia, ostatnia. Gdzie się tam wspinasz? Czekaj, co? Ja się wspinam? Nie, 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 właśnie ja tam nie mogę się wspiąć, nie wiem dlaczego, ale nie miałem problem. Nie. Ostatnie podejście, co? Na ten żywy płot. O. Na żywy płot? Nie, ja patrzę, patrz, pojechałem tak tędy. No nie, i tu zrobiłem ja cyk, i tu zrobiłem skok na budynek. Super. Jest taka opcja. Ja proponuję, pojedźmy dalej. Ale może tędy? Rzućmy się dalej, rzućmy się dalej, wir... Motor mi się nie podnosi. Zobaczmy, dobra, tutaj mamy punkcior i z tego punkciora możemy skoczyć wyżej. Czekaj, poczekaj. Nawet, gra, nawet twórca tego nam sugeruje, żeby wskoczyć na ten daszek. Aha. Mhm. Panie twórco, no dobra, no dobra, to jak tak trzeba, twórca, to tak trzeba. Twórca z twórca. Chodźcie Mam tu na daszek, trochę będziemy dachować dzisiaj. Dobra, zapraszam, zapraszam tu. Dobra, Ren się puścił na dół. Ja się nie dobra, Joszelka dachowała. Ja dachowałam. Dobra, tu jest kolejny punkcior, którym chyba wybijemy się tu. Nie, wyszło. Mogę ci przebić oponkę? Okej. Okay. Co masz oponkę? Fajnie to wygląda, jak skaczą. Normalnie taki parkour, teraz mi się kojarzy z takim zwykłym parkurem, jak dobra. Wiesz, biegają po dachach, nie? Ja makas? Czekajcie, Lidza. Tutaj na dole jest punkt, to może tego punktu na razie nie. Ale, że może... Nie, nie ma. Tu nic innego nie ma w ogóle. To i tak no musimy zjechać, ewentualnie na ten dach niżej, o. A nie dam rady.
proszę bardzo. I zobaczcie, z tego dachu udałoby mi się, że tak powiem, skoczyć na kolejny daszek. To ja też chcę zaliczyć jakiś dach. Aha. Tutaj cyk. Pan nie zaliczy. Czekaj się, gdzie my tu jesteśmy? Co jest? Możemy coś tutaj jeszcze wyskoczyć? Nie, tam, tam za wysoko. O, siema. Dobra, czekajcie, a tutaj? Chciałem zaliczyć to coś. Aha, super. Dobra, poleciałem. Gdzieś poleciałem, Kaś, daleko. Okej. Wracam do punktu już, spokojnie łapię punkcior. Oh yeah. Gdzie ten punkcior był? Tutaj na gdzieś jest. Do wynajęcia. W tej dziurze? Tutaj? O, jest, faktycznie. Dobra, nie, mam go. Okay. Ja szukam czegoś ciekawego. Dobra, znajdźcie jakąś fajną miejscówę. O, na przykład tu jest. Dobra, sugestia. Sugestia? Sugestia, okay. Że jedź tędy. Ja mam sugestię, że widzę ten murek, ale zasłania go ram. Nie masz. Czekaj, no i... czekaj, to spróbuję. Albo w drugą stronę, ja w drugą stronę nic nie ma. Dobra, dawaj spokojnie. Na ten. No dawaj, dajesz, atakujesz. Full atak, patrz, fuch! I lecisz na dach. Aha. I na tym dachu, słuchaj, jest, słuchajcie, jest w ogóle ten. Tak to taka rampka. Znaczy w sensie, nie jak to nazwać, gzymsik. Co? Takie coś. Takie ja jakieś wolę badzie. Być na murku, i co teraz? Cyk. Okej, okay, no lipa, trochę nie wyszło. Okej, okay, no dobra, nie, teraz w ogóle nie wiem, co tu się dzieje. To nie działa tak jak powinno. Tak, czekaj. Uważam, że mam zepsuty motor. Dobra, chyba muszę się zrespić, będzie szybciej. Zostawię na balkonie ten motocykl. Mhm, nie ma problemu. Dobra, żartowałem. Dobra, czekajcie, gdzie jesteście? Jednak nie ma zepsutego. Trochę mam. Tutaj tak. Dobra, tutaj ja spróbuję tędy. Ja mam wrażenie, że się stąd nie wydostanę, więc będę lamą i się zrespię. Dobra, przeleciałem niestety. No. Przeleciałem cały budynek. Nie mogę być, o, za mało tędy. Podniosłem. Jak mniej podniesiecie motocykl, to wtedy lecicie na odległość. Jak podniesiecie wyżej koło, to wówczas lecicie na wysokość. Dzięki. Tak, tak. Dobra. Także coś tak, tak pomiędzy, coś tak pomiędzy myślę. Nie dobra. Zapamiętam. Zobacz, tutaj tak i dopiero teraz, o. No i wyhamowała mnie ta ściana. Okej. Okay. Może dobra. Może zrobimy jej. Nie. Czekaj. Coś pysznego, o, a tutaj chyba coś na obie. Sobie zawrócę. Czekajcie, czy na tym się mogę wybić? Nie, to na tym się nie wybije. Na tym się nie możesz wybić. Nie na wszystkim można się wybijać. No i już nie działa! Nie wiem, gdzie ty jesteś. Jeszcze raz, gdzie ty jesteś? Co ty robisz? Ja szukam tutaj. Bo jest taki murek i ja zastanawiam się, czy można się od niego wybić. Tu jest. Oho. Z tej strony. Chyba się wyrąbałam na murku jakimś. Tu i żeby tam polecieć, no to było. Tu żeby tam polecieć, czekaj, poczekaj. Tak, tu żeby tam polecieć. O, tu żeby tam. Dobra, już jestem z powrotem. Czekaj, tu żeby tam. Już patrzę, gdzie, co, jak? Tu się kameruje. A, na tym tu. Tylko nie wiem, czy to za... nie wiem. Sekunda, dobra, sprawdzam. Już sprawdzam. My się na dole. Okej, okay, jestem na dachu. Nie mam problemu. Jestem na dachu, okej. Okay. I teraz zobaczcie, na przykład, zobaczmy sobie na przykład drugą stronę. Okej, okay, nie do końca. No nie umiem, no. Co nie umiem? Nie umiem. Co nie umiem? Nie umiem. Ja nie umiem, jeszcze bardziej. Nie wychodzi mi. Patrzcie na to. Fuuuch, normalnie dzikie skoki. Tego źle sobie zaparkowałem. O, żeś się odbił od tej palenki. Palma mu odbiła. Znaczy wybiła, przepraszam. Palma go wybiła. Taka sytuacja. O, zobaczcie tutaj. Chodźcie, zapraszam was tutaj. Zobaczcie, jak ile fajnych murków tu jest. Z czego tu jest taki jeden murek, który bardzo specyficznie działa. Tak? Pokaż mi go. Tak. Nie działa. O, ten. Zobaczcie, widzę tutaj. Fajną ścianę. Ale lampa. To jest ściana, na którą jak wjedziecie, to was wybija w... kosmos? Aha. No to spróbuję. Się. Bardzo jestem dziwnie wybija, nienaturalnie. Ale to jest zielona ściana i może dlatego. Taka szeregowa. Zielona ściana to znaczy zielone światło. No i oni polecieli, a ja nie potrafię. Zrobiłem salto za 10 minut. O, czekaj. I teraz zobaczmy sobie może w drugą stronę. Spróbuję jeszcze raz. Tutaj. Hop, hop. To teraz. Hop, hop. Stąd mi wyjechać. Okej. No i ja nie umiem. Coś ci się chyba motocykl coś tam ten teguje. Coś mi się nie... No. Ten teguje? Poczekaj, patrz, poczekaj. No co ty robisz? Gdzie we mnie wjeżdżasz, typie? Wybiłam się.
No, czekaj, patrz, tutaj, teraz. Podnoszę koło. Oh yeah! No i co? I ty se poleciałeś, no i pyki, pięknie, elegancko i fajnie, nie? Co? No fajnie, super, nie? Podobała ci się. Mi się bardzo podobało, patrz. I'm back. No, fajne, fajne. Arnold. I teraz patrz, tu. Podobało. Cyk, cyk. Znowu salto. I jestem na dachu. Jeszcze wyżej. Ren, odbij się od tego tutaj. Nie, widzisz, gdzie strzelam? No, od tego. Maksymalny rozpędź się maksymalnie i wbijasz się na górę. Ja idę sobie od was, bo normalnie tu się nic nie da zrobić. Ej, dlaczego idziesz od nas? Nagrywamy trójkowo, jako trójca. Ej, ja tam nie mogę wlecieć. To czwórca. Tak. Czekaj, zastanawiam się, czy mogę się wybić gdzieś tutaj. Zostanie. Dzięki. Zostańmy razem. Co? Nie! Dobra, spadam. No, to na razie. Spadłem na sam dół, niestety. Krobi. Znaczy co? Życie bywa brutalne. Jeszaka, czekaj. Co tak fuku jedziesz? Nie doskoczę, ale... No bo ja nie umiem niczego zrobić. Zaliczyłem drabinę. Jak to nic nie umiem? Nic nie umiem. Jak ale... to nic? Dobra. Chodź tu, będziesz tutaj, tak sobie dawaj tu. Mawiać. Będziesz tak się... Tu trzeba walnąć, patrz. Walisz. O, ja mam... Mi się zepsuło teraz. Na razie. Nie wiem, co to było. Zdałem się po ścianie. Ale coś nie pykło. O oh no, 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 no. Dobra, dajesz Ren? Nie no. Oj, jomszelka, tak dawaj. To jest sam jesteś jomszelka, dawaj. O, i tak się leci. Jomszelka daje? No, widać, nie da. O, pięknie. Przepraszam, byłem mega skupiony na locie, żeby wylądować telemarkiem. Ładnie cię zlagowało. No we. Jak tak mi wyszło, to tobie też musi wyjść. No oczywiście, wiadomo. No, tak, to jest wszystko, co ja potrafię. Jomszelka, jak ci wyszło, znaczy jak mi wyszło, to tobie też musi wyjść. O, albo tutaj zobacz, patrz, tutaj jakieś coś jest, na bank, to na tym się wybijesz. O, tak, tak, nie wiem, jasne, ciekaw jestem, nie ma, ale spoko, luz. Teraz. Dobra, nie wiem, bo gdzie wjechałem, jakoś dziwnie masz to wygląda. Masz tam coś? Halo! Dawaj już. Hop. Wylałem benzynę i podpaliłem, teraz by ci się udało. Co ty tam jarasz? Przestańcie tam jarać benzyną. Totalny... Tak się nie robi, totalny chyba. Skok kaskaderski wtedy no jest, no nie? Trzeba upiększać. Dobra, chyba pozbyłem się motocykla na chwilę. No i Joszelka, gdzie mi w tyłek wjeżdżasz? To chcesz upiększyć. Ja nie wiem, widzieliście normalnie co za łobuz. Ja tu szukam nowej miejscóweczki właśnie, tam działajcie. A ja tu patrzę, bo to jest takie coś, co można by się fajnie wybić prawdopodobnie. Rozumiem. Co? Ale zaraz zobaczymy. Dobra, jednak niezbyt. Pal się, co? Dobra, pali się Yoshi. Masz teraz. Gdzie ty jesteś? No, mój motocykl się pali, tak. Gdzie skok? Gdzie skok? Teraz to jest skok. Nie, ja nie wiem, co ty tam? No, wiesz, że się pali. Dobra, nieważne. Gdzie wy jesteście? Ja to syfruwam. Ja próbuję, dodaję płomienie do moich występów. Patrz. O, elegancko, co wy chcecie? Nie wiem, napiszcie w komentarzach super stunciory. Tylko więcej takich. Bang, bang, bang. Wiesz, gdzie mam się odbić, tak żeby mieć pewność, że się odbije, to nie ma problemu. Proszę bardzo, tak to się robi. Gdzie on pojechał? No i Zaś pojechał, no. Robi kółko, kiedy ja przepraszam, no bo ja tak skoczę i od razu, wiesz, nagle gdzieś lecę gdzieś dalej. I patrzę i widzę na przykład takie coś. I od razu robię tak. Skakać. I tu się odbijam. Ja próbuję znaleźć możliwość, żeby też coś zrobić w miejscu, w którym ty... Wal no, gdziekolwiek, nie, wal we wszystko, wal wszystko. Ten. Na razie. Jakoś tak. Dobra, czekajcie, zjadę taki jadł. Zobaczmy gdzieś tutaj, idę gdzie wy jesteście. Już tam podjeżdżam. O, patrz, tu jest na przykład płocior jakiś taki. Patrz, podjechałem tutaj, Joszelka mówiła i nadal mrugam. O, już nie mrugam. Nie wiem, jakim cudem odbiłem się w ten podjechałem sposób. Podjechałem bardzo daleko, ale zażyłem. I patrzę, kolejny płot jest, to jest niesamowite. No i same... Okej. No bo pojechałem, no bo zobaczyłem płot, ja jestem jak kot. Jak zobaczę mysz, to leci. Tak, tak. Chyba jesteś nie jak kot. Od razu. Ja szukam miejscówek. Wszędzie. Patrz, tu masz kolejny mur! Może być! Chciałaś się odbić z peców tego grubaska? Ej, zginąłem! Myślałam. Uderzyłem o coś! Ej, uderzyłem o dach budynku i mnie siapnęło!
Widzieliście ten dziki stun? Co to miało być? Takie rzeczy się nie wjeżdża, tutaj prędzej w to wjeżdża. Właśnie tak, powiedziałem, tak ci pokazałem właśnie, nie? Dokładnie. To wy tam wjeżdżacie. Tak to mi się chyba uda. Wjeżdżacie? No właśnie, tak. To? Tak, chodź Joszelka, pojedź może tutaj, gdzieś tutaj było. Mam wrażenie, że to było gdzieś tutaj. 4 godziny, mogę sobie zaparkować motor i pójść, dobrze? Dobra, czekaj, w drugą stronę pojedziemy z tego miejsca. O, ty byś miał w ogóle chyba teraz wyrównanie, jakieś coś turbo, popatrz. Tutaj tędy, no nie, jedziemy i tam jest taki taka ścianka. Mhm. Cykasz w nią i walisz tam najlepiej na sufit, na ścianę. Mhm, tak, jasne. W sensie na dach. W rzeczy samej. Nie ma problemu. Albo ewentualnie patrz, tutaj, cyk, nie? Okej, dobra, teraz mi nie pykło. Co? O, dobra, to tak, tędy. Co? Tędy. Uwaga. Pły. No ja jestem jak ten czerwony znak na tym, na skill testach. Jaki czerwony znak? No. Posuwam się. Się? Co jest, odwaliło mi tu? Nie pierwszy, nie ostatni raz. Ej, no bez jaj, co to miało być w ogóle? Ale spadłem. To było tak skomplikowane, że po prostu byłem jak piłeczka w pinballu. Czym? No piłeczka w pinballu, takie wiesz, takie metalowe ustrojstwo, gdzie piłka lata metalowa w środku. Ej. Dokładnie. Masz na myśli tą grę z lat 60. Ej, dobra, słuchajcie, bo jakoś wam chyba dobrze idzie. Gdzie wy jesteście? Chyba sobie. Chyba to jest tylko mit. Dobra, lecę tu, no tak. Ren, chodź tu. Przewrócił się, Ren się przewrócił, reanimujcie go! Dobra. Co jest? Nic się nie stało. Nie, Joszelka, się gdzie jesteś? Potrzebuję... Nie interesuj się, bo nie wierzy ty youtuber. Ej, bo Ren mnie goni! Ja cię tylko śledzę. Aha! Nie dosięgnę! Pod presją dogonienia są najlepsze. Tak, dokładnie! Muszę się dostać na ten drugi dach, chwila. To się chyba jednak zepsuje. Dobra, ja chyba jednak tu uciekam przed wami. Jednak mnie zwraca tutaj. Zdecydowanie dzika ucieczka, na koniec odcinka jeszcze dalej, jak to mówią. No, ale jak to na koniec odcinka jeszcze No tak, dalej? No bo to szybko muszę się ewakuować, bo Rena skosiłem po prostu ciupagą. Ja nie mogę teraz wlecieć na drugi ten. A Ren mnie tutaj próbuje teraz dopaść. Ej, stary, nie. Chodź. W żadnym wypadku. Abrakadabra. Pogadajmy. Abrakadabra? Patrzcie na to, fuch. Ej, pod presją lepiej się stuntuje, słuchajcie. Może następnym razem czyli albo stuntu, albo stuntujesz, albo giniesz. Możesz dać zapytanie, czy chcą Berka łączonego ze skill testami? No, powodzenia. Będę co? Się tak to nerwować, że... Czyli jest stuntych połączone ze strzelańskiem. No dobra, ewentualnie. O, ty typie. Tak. Jaki typie? O, siema. Skąd ty to wziąłeś? Nie! Dziwny jesteś, ale... Ja stąd tego... zmiatam! Zmiotły? Dobra, ale dobra, chyba tutaj się... chyba mi coś nie pykło. No... Chyba mam zeza. Chyba trochę go masz. Dobra, i tym symbolicznym akcentem kończymy. Dzięki za uwagę, trzymajcie się, papa! Pa, do następnego! Co jest? Unsuba. Unsuba ci daje tam zaraz, koniec. Co ty mówisz? Koniec miłości. Joszelka, ty z góry? Interesuj się, gdzie jestem. Zdobywam pierwsze miejsce. Dobra, to Nara. Interesuj się, gdzie jestem. Co ty ma tam być? Nie interesuj się, gdzie ona... Nie! Gdzie strzelasz do końca? Dzięki, że zostałeś do końca. Jeśli nie widziałeś poprzedniego odcinka, koniecznie obczaj go tutaj. Wystarczy kliknąć. Gdzieś tu, w tym miejscu.